to na konferencji prasowej przed meczem 19. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Raków Częstochowa Piast Gliwice. Do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, pan Aleksander Wukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Piotr Wieprzy z Polskiej Agencji Prasowej. Panie trenerze, po tej inauguracji tutaj to poprzeczka idzie wyżej, bo gracie z liderem i to jeszcze na jego boisku, czy to tak nie patrzy pan? No zdecydowanie to jest najtrudniejszy i możliwy przeciwnik, jakiego można sobie wyobrazić. To na pewno nie ma tak, że tutaj tej gradacji też nie bierzemy pod uwagę. Po prostu jest to drużyna, która prowadzi w lidze, która u siebie ma 8 zwycięstw, 1 remis, jeżeli się nie mylę. Także to jakby wiele mówi o tym i nie można tego jakby też nie zauważyć. To tak właściwie można powiedzieć, żeby ta drużyna zagrała tak jak zagrała, tylko strzelała bramki. Wiadomo, że każdy mecz jest inny. Na pewno ten plan na mecz z Jagiellonią, można powiedzieć, był realizowany. Brakowało tej skuteczności, tych kilka obitych słupków, żeby zupełnie powiedzieć, że ten mecz dla nas był idealny. Teraz jest też, tak jak powiedzieliśmy, już inny przeciwnik, inna wysokość tej poprzeczki. Też trzeba mieć troszeczkę i zmodyfikować swoje plany na to, jak chcemy z Rakowem zagrać. Jedno się nie zmienia na pewno, to jest to nasza chęć, żeby w tym meczu też dla siebie zdobyć punkty, bo niezależnie od tej mocy, jaką Raków na pewno prezentuje, to nie zmienia faktu, że my nie jesteśmy bez szans w tym meczu i na pewno z takim nastawieniem do tego meczu podchodzimy. A jeżeli będzie Tudora, to te szanse podnosić, to nie ma znaczenia. Na pewno ma znaczenie zawsze absencja ważnego zawodnika w jednej czy w drugiej drużynie, natomiast potrzeba by było dużo więcej tych absencji, żeby powiedzieć, że to zmienia jakoś tak mocno jakość tej drużyny. Także wiemy, że niezależnie od braku Tudora, to znowu mocny rywal, czy tam Jean Carlos, czy Wdowiak, który wrócił już po kontuzji, zagra długo, oni mają wiele opcji, żeby zastąpić tego zawodnika, więc nie bierzemy to jako jakiekolwiek ułatwienie. Trenerze, na początku padło małe z Kostelewizja Katowice, padło to pytanie, a właściwie trenera odpowie tej serii Rakowa u siebie, ale każda seria ma to do siebie, że kiedyś się kończy. W czym upatrujecie swoich szans na zdobyć punktową w meczu w Częstochowie? No, patrujemy w tym, że jesteśmy też drużyną, która od jakiegoś czasu oczywiście mam na myśli też okres przygotowawczy, prezentujemy się, uważam, bardzo solidnie. Też jest to nowe otwarcie cały czas. My mamy ciężar na swoich plecach tego, co było wcześniej. Ja na dobrą sprawę mamy dwa ostatnie mecze w Gdańsku jeszcze w poprzednim roku i tutaj z Jagiellonią nieszczęśliwie zremisowany. 4 punkty zdobyte. W tej drużynie jest potencjał do tego, żeby po prostu stawić czoła też najlepszym w tej lidze i również Rakowowi. I tutaj jakby nie ma moich myślenia o tym meczu żadnych obaw, że nie jesteśmy w stanie sobie tam poradzić, przeciwstawić się Rakowowi jako godny rywal i o to się postaramy. Także na tym to polega, żeby po prostu w tym dniu pokazać się z jak najlepszej strony, pokazać swoją klasę i o to warto się postarać. Panie trenerze, mówiliśmy o absencji Frana Tudora w Rakowie Częstochowa. A jak wygląda sytuacja kadrowa w Piaście Gliwice? Mamy też swoje problemy. Dalej nie trenuje Gabriel Kirejczyk, na którego też mocno liczyliśmy w kontekście też wyjścia z ławki nie w jednym meczu. Tomek Mokwa dalej jest poza składem, plus ludzie, którzy już wracają od dłuższego czasu po kontuzjach. Także
Oby się nic nie zmieniło też i mam nadzieję po ostatnim treningu, bo znowu musimy skorzystać też z sztucznej nawierzchni, jak wiemy i jak widzimy, jaka jest aura. Także liczę, że po prostu dalszych ubytków nie będzie. No to myślę, że nie jest perspektywa najbliższych tygodni nawet, także nawet nie chciałbym dalej tutaj jakąś datę rzucać, bo mogę nie mieć racji po prostu. Kolejne pytanie? Panie trenerze, po tym meczu z Jagiellonią będzie pan naciskał władze klubu, żeby jednak jakiś transfer był, czy dalej pan twierdzi, że to wystarczy? Nie chodzi o naciskanie. Myślę, że tutaj jakby każdy zdaje sobie sprawę, jakie są też nasze potrzeby. Myślę, że nie jestem tutaj osamotniony, że jeszcze ktoś może do drużyny przyjść, jest też na to czas i nie wykluczam tego. Natomiast zawsze mam podejście takie, że skupiam się na tych zawodnikach i ludziach, których mam w kadrze i jakby nie mam czasu, szczerze powiedziawszy, na to, żeby myśleć o ewentualnych wzmocnieniach i ludzi. To też nie jest moja jakby część pracy, czy mój priorytet. Tak. Takie luźniejsze pytanie. Legia goni Raków. Jak wy zabierzecie punkty Rakowowi, będzie telefon z Legii ze słowem dziękuję? Znaczy, Piast przede wszystkim goni bardzo dużą liczbę zespołu, która jest przed nami i to jest jakby dla mnie w tej chwili jedyna motywacja, jaką mam. Nie patrzę na po prostu potrzeby w innej drużynie, ani mnie to nie interesuje, powiem szczerze, tylko to co obchodzi Piast. Liczę na to, że jak tu było trudno, nie mieliście szczęścia w tym ostatnim meczu, bo były dwa słupki, na koniec jeszcze Michael nie trafił właściwie do pustej bramki, to szczęście się już teraz odwróci, już wyczerpaliście. Czy szczęście się odwróci, czy w jakim momencie, to też trudno prorokować. Myślę, że podstawa do tego, żeby to się stało, jest dalsza po prostu praca. Nam potrzeba w tej chwili i potrzeba będzie na pewno wytrwałości w tej rundzie, bo ten aspekt, powiedzmy, psychologiczny, który troszeczkę zamazuje jakby właściwy obraz, bo my zaczynając liczyć, co oczywiście jest niemożliwe, od Gdańska, no to inaczej byśmy podchodzili do tego, co mamy w tej chwili, tak, a to jest ta sama drużyna, tak, jakby drużyna, która się w ostatnich dwóch meczach ligowych prezentuje bardzo dobrze, podczas okresu przygotowawczego też bardzo dużo jest dobrej energii w tej drużynie, jeden duży, że tak powiem, minus wszystkiego, czy problem jest to, co było wcześniej, tak, jakby ta zaległość, która jest i my musimy po prostu dalej pracować tak, jak pracujemy, utrzymać to, wtedy to szczęście na pewno do nas wróci w jednym, czy w tym następnym meczu, czy w jakimś innym, to jest też nieuniknione, także na tym to polega, o to będę się starał, bo to jest najtrudniejsze tak naprawdę w tym wszystkim, bo zdobywając Mistrzostwo Polski, a to mi się udawało, no to zaczynałem od porażki, remisu i w nie najgorszych, że tak powiem, wyników. Więc i można zdobyć mistrzostwo, a co dopiero jakby osiągnąć cel, jakim jest wyjście z grupy czy strefy spadkowej. Jest problem przełożenia tego, co ćwiczyliście na fajnych boiskach w Hiszpanii Jest problem, ale na to też nie idzie narzekać, po prostu musimy sobie z tym poradzić. Tutaj duże też dla nas jest szczęście posiadanie możliwości skorzystania z boiska pod balonem. Jak to dokładnie się nazywa? Maroko Football Center. Proszę tutaj zareklamować. Marko Football Center. Dokładnie, Marko Football Center, bo im naprawdę trzeba podziękować za to, że umożliwiają nam w tym momencie normalną pracę albo zbliżone do tego, co jest normalne w tej naszej pracy. Są kolejne pytania? Jeśli nie, to za chwilę druga część konferencji. Dziękuję. Dziękuję.